jest to szkolenie bardzo praktyczne. Nawet tam, gdzie mówimy teoretyczne rzeczy, to są one poparte bardzo wieloma przykładami. Natomiast nagraliśmy też 8 scenek sytuacyjnych i można powiedzieć, że są to scenki z życia wzięte. Możemy tam zobaczyć siebie, naszych kolegów i w błędach, które popełniamy, i także w dobrych praktykach. Szkolenie dotyczy komunikacji w zespole. Więc pewnie chciałabym, żeby ludzie się lepiej komunikowali. Natomiast możliwe, że warto też zadać pytanie, co dzięki temu, że się będą dobrze komunikowali, co dzięki temu, że wyeliminują błędy w komunikacji, zaczną stosować dobre praktyki. Na pewno zależy nam na tym, żeby ludzie byli coraz bardziej skuteczni w zadaniach, które robią, a komunikacja na to wpływa, żeby dobrze ze sobą współpracowali. Też sporo w tym szkoleniu mówimy o czymś takim jak energia zespołu i jak na przykład emocje pozytywne, które mogą być spowodowane taką albo inną komunikacją, wpływają na energię zespołu i naszą motywację do działania. Na pewno też zależy mi na tym, żeby ludzie byli nastawieni na dialog, żeby słuchali siebie nawzajem i też wsłuchując się w nasze szkolenie, oglądając je, żeby wychwytywali, jakie błędy popełniają, żeby zyskiwali coraz większą samoświadomość i żeby mieli odwagę te błędy eliminować i oczywiście, żeby korzystali jak najbardziej z dobrych praktyk, które zawarliśmy w naszym szkoleniu. Część odpowiedzi na to pytanie już zawarłam, bo jeżeli mówię o tym, że chodzi nam o to, aby zwiększyć skuteczność pracowników, to i organizacjom na tym zależy, na skuteczności, efektywności pracy pracowników. Dzięki dobrej organizacji także zwiększamy motywację ludzi do pracy, zwiększamy ich zadowolenie z pracy, wpływamy na atmosferę, jaka panuje pomiędzy pracownikami. I mimo, że szkolenie odnosi się do komunikacji w zespole, to też tak naprawdę my tam pokazujemy techniki, jak pewne błędy w komunikacji nie tylko wpływają na obniżenie naszej efektywności w zespole, ale jak na przykład źle oddziaływują na naszych klientów. Często mówię coś takiego, że to, że zajęłam się szkoleniami, miało też ogromny wpływ na moje życie. I pewnie, gdybym tak przejrzała te 6 błędów, o których mówimy w naszym szkoleniu, to mogłabym powiedzieć, że wielu z nich nie popełniam i tak naprawdę dzięki temu, że przez te wszystkie lata nie tylko szkolę innych, ale też szkolę siebie. Natomiast gdybym już miała tak uczciwie powiedzieć, no dobra, ale które? Jednak no pewnie nie jest tak, że żadnych nie popełniasz. To na przykład mówimy o takich błędach jak agresja albo uległość, więc ja mam większą tendencję do uległości, czyli nie do tych takich zachowań, o których mówimy, że są asertywne. I oczywiście też zdarza mi się powiedzieć, bo ty ciągle, czyli używać tego komunikatu ty, czy używać uogólnień. Oprócz oczywiście szkoleń e-learningowych, można mnie zobaczyć na żywo. Prowadzę szkolenia i coaching, między innymi z tematu komunikacja w zespole. Natomiast co mogę zrobić dla innych, to na pewno oprócz tego, że prowadzę w bardzo ciekawy sposób szkolenia, to mam dużą umiejętność wpływania na innych. Nie tylko wpływania na zachowania, ale także na taką dużą motywację, że ludziom się chce dokonywać pewnych zmian i także, że mają odwagę zobaczyć swoje błędy, bo tak naprawdę dopiero jak zobaczymy te błędy i mamy ich świadomość, jesteśmy w stanie je zmieniać. Zdobywam wulkany w programie pod tytułem Kobieta zdobywa wulkany z innymi kobietami. Zdobyłam do tej pory 1 wulkan, najwyższy wulkan Azji, Demavent. W lutym tego roku byłam w Ameryce, gdzie weszłam na 5200 i potrzebowałam zejść z wyniku choroby wysokościowej. Natomiast czemu to robię? Bo kocham góry. I miałam taki czas, kiedy nie miałabym ochoty odpowiadać na takie pytania, bo chciałam tak te góry mieć tylko dla siebie, nie na wywiady. Ale tak jak już mówiłam wcześniej, nie mam tej łatwości
odmawiania i moją tendencją jest uległość, więc odpowiadam. Więc po pierwsze, że kocham góry, lubię też wysiłek, lubię też to w górach, że dają taki moment w ogóle niemyślenia, co często nie jest łatwe. Lubię wejść na ten szczyt i pomyśleć, wow, jak dużo rzeczy w życiu jest możliwe. Nawet napisałam artykuł, że wiele rzeczy w życiu jest możliwe, tylko w swoim tempie. I góry dają bardzo dużo takiego doświadczenia tego, że wiele można w życiu osiągnąć, ale w swoim tempie.